Czy jeśli zaszczepimy 70% populacji, dorosłej populacji, to grozi nam cały czas czwarta fala pandemii? Oczywiście, że tak. Ona nam grozi nie w kontekście tego, co jest objęte zakresem ochrony szczepiennej, tylko grozi nam nową mutacją, bo popatrzmy sobie na to, co jest źródłem i przyczyną trzeciej fali i w oczywisty sposób to jest mutacja brytyjska, która była bardziej agresywna, bardziej zakaźna, bardziej zjadliwa i pojawienie się takiej tak zwanej alertowej mutacji jest prawdopodobne, jest możliwe po prostu i pojawienie się jej, jeśli ona będzie poza zakresem ochrony szczepiennej, no niestety może przyłożyć się do rozwoju kolejnej fali pandemicznej. I jesienią? To nie jest jednoznacznie zależne od pory roku, to jest raczej zależne od ewolucji mutacji wirusa, ale oczywiście jesień też jest prawdopodobnym scenariuszem, ponieważ jesień oznacza z całą pewnością powrót do normalnej mobilności, powrót do zwiększonej liczby interakcji społecznych, a to jest przestrzeń, w której wirus może się rozwijać. Także no zawsze jesień będzie uprawdopodobniała potencjalne zwiększenie liczby zachorowań. Ale nie kreślmy tylko i wyłącznie czarnych scenariuszy, bo jednak jeżeli te mutacje nowe się nie pojawią, nowe w sensie odporne na zakres szczepienny, no to w takim razie powinniśmy mieć już do czynienia z takim stopniowym wygaszaniem liczby zachorowań.